Pan Ireneusz pytał, w jaki sposób można ze zdjęć zrobić film. Poustawiać je w kolejności, dodać jakieś napisy i ewentualnie jakąś muzykę w tle. Kiedyś w Windowsie 7 używał programu DVD Maker, ale ponieważ idzie z duchem czasu i teraz używa Windowsa 10, tam DVD Maker nie działa. W Windowsie 10 i w Windowsie 11, jeśli klikniemy przycisk Start na liście programów, powinien być widoczny edytor wideo i na samym końcu powinna być ikonka również do programu zdjęcia. Jeśli klikniemy na którąś z tych ikonek, kliknąłem na zdjęcia, pokazały się zdjęcia, ale w samym programie mogę przełączyć się na edytor wideo, więc czy uruchomimy edytor wideo i przełączymy się na zdjęcia, czy włączymy zdjęcia, to jest ta sama aplikacja. No dobrze, widzimy zdjęcia. Teraz potrzebujemy je zaznaczyć. Jeśli na nie kliknę, na jedno, na drugie, na trzecie i na czwarte, tutaj się pokazuje taki ptaszek. I w ten sposób wybieram zdjęcia, które mają trafić do filmu. Gdy już zaznaczę te, które chcę wykorzystać, klikam u góry Nowy Film. I tutaj z menu wybieram nowy projekt wideo. Gdy komputer wszystko przetworzy, pyta się, jak ma nazywać się nasz nowy film. Nazwiemy go i już właściwie jest gotowy. Na dole mamy zdjęcia poukładane w takiej kolejności, w jakiej się pokażą. I na każdym zdjęciu napisane jest 3, to znaczy, że będzie widoczne przez 3 sekundy i później pojawi się kolejne zdjęcie. Tutaj mogę kliknąć, żeby zobaczyć jak wygląda podgląd, widać, że po 3 sekundach zdjęcie się zmieniło. I następne i następne. I na końcu widzimy, że obecny zestaw będzie trwał 27 sekund. Zakładam, że tych zdjęć może być nieco więcej. Przypuśćmy, że kolejność, w której się tu pojawiły, mi nie odpowiada i chciałbym je jakoś poprzestawiać. Klikam na zdjęcie, przesuwam i zostawiam w miejscu, w którym ma wylądować. Klikam na zdjęcie, przesuwam. I zostawiam w miejscu, w którym ma wylądować. I tak dalej, i tak dalej. Gdy już zdjęcia są poukładane w takiej kolejności, jak chcemy, warto zauważyć, że gdy kliknę na zdjęcie, ono podświetla się tutaj na niebiesko i widzimy podgląd w okienku góry. Gdy już je poukładamy, teraz możemy na przykład zaznaczyć zdjęcie i wybrać opcję czas trwania, żeby nie, nie było widoczne przez 3 sekundy, tylko przez 5 sekund. To zdjęcie czas trwania 4 sekundy, a to zdjęcie czas trwania 3,5. Ok, w ten sposób mogę ustawić czas trwania. Co jeszcze mogę zmienić? Jeśli kliknę na zdjęcie, mogę dodać do niego tekst. Jaka to ma być treść, wpisujemy tutaj w, w okienku góry. Możemy wybrać krój czcionki, w jaki sposób ma być prezentowany ten napis. Powiedzmy, że ten pierwszy był prosty i wyraźny i taki, jakiego nam potrzeba. I na dole jeszcze mogę zaznaczyć, żeby napis był widoczny po lewej, po prawej, na górze, u dołu, na środku oraz mogę zmienić czas wyświetlania napisu. To zdjęcie będzie widoczne przez 3 sekundy, a ja mogę zrobić tak, żeby sam napis na tym zdjęciu był widoczny tylko przez Jakieś dwie sekundy na środku. I gotowe. I w ten sposób wybieram tekst. OK. Niech będzie widoczne trochę krócej. I gotowe. I jeszcze jedno na samym końcu. Dodamy tekst i to będzie. I gotowe. Co jeszcze możemy zmienić? Mamy opcję ruch. Kliknę sobie na zdjęcie i wybiorę opcję ruch. I tutaj mamy takie prostokąty ze strzałkami do środka i ze strzałkami na zewnątrz. Jeśli wybiorę prostokąt ze strzałkami do środka, to mogę odtworzyć podgląd, i to daje nam zbliżenie. OK. W tym zdjęciu wybiorę ruch, zaznaczę strzałki na zewnątrz, i to da nam lekkie oddalenie. Gotowe, niech tak będzie. I w pierwszym zdjęciu, jeśli wybiorę ruch, prostokąt nieco z lewej i obraz będzie się oddalał z lewej strony i gotowe. Ok. Co jeszcze możemy dodać? Mamy tutaj coś, co się nazywa efekty 3D, i w tych efektach 3D mamy na przykład baloniki. Jeśli kliknę na balony, tutaj się pojawia taki prostokąt. W tej strefie balony będą widoczne. Mogę go lekko rozszerzyć. Mogę zmienić czas trwania wyświetlania tych baloników. Gotowe. Możemy jeszcze na przykład przy tym zdjęciu wybrać filtry, i w filtrach mamy do wyboru to, jaki filtr kolorystyczny będzie użyty przy tym zdjęciu. Powiedzmy, że ten mi odpowiada. Gotowe. I na koniec, gdy wszystko jest poukładane, jest ustawiony czas przejścia i tekst, klikamy Zakończ film. Film się pyta, w jakim formacie ma być utworzony. Znaczy, program się pyta, w jakim formacie ma być utworzony film. 540 linii to jest niska jakość, 720 linii to jest coś, co wygląda w miarę poprawnie na ekranie smartfona i 1080 linii to jest maksymalna tutaj dostępna rozdzielczość. To jest standardowa rozdzielczość telewizora HD. Eksportuj. Program się jeszcze pyta, jak ma się nasz film nazywać, już go wcześniej nazywałem "Widoki z Poznania", niech będzie "Eksportuj". Po wyeksportowaniu od razu automatycznie film się odtwarza, żeby pokazać nam jaki jest efekt naszej pracy. Jak widać zdjęcia zmieniają się automatycznie, przybliżają, oddalają, tak jak ustawiliśmy. Pojawiają się baloniki wśród animacji. Wygląda na to, że wszystko działa poprawnie. Napisy też się pokazują. No ok, to no możemy zamknąć. Jeśli zajrzę do katalogu wideo, gdzie się ten plik eksportował, widzę, że on ma 12 MB. Jest w formacie MP4, czyli można go odtwarzać w większości odtwarzaczy, jeśli nagramy go na płytę czy na pendrive'a. Wszystkie telewizory i urządzenia potrafiące odtwarzać filmy, powinny sobie z tym filmem poradzić. Pozostaje jeszcze kwestia dźwięku. U góry mam opcję muzyka w tle. Jeśli kliknę na tą opcję, mam do wyboru wesoły rytm. Jedyne co ten program nam w tej chwili dostępnia. Jeśli zaznaczę gotowe i zacznę odtwarzać. To słychać, że tam sobie jakiś rytm gra i mógłbym. Zakończyć ten film i go wyeksportować razem z tym dźwiękiem, ale powiedzmy, że chciałbym użyć własnego dźwięku. Mam tutaj zakładkę dźwięk niestandardowy. Jeśli kliknę na tą zakładkę, tutaj mam opcję dodaj plik dźwiękowy i tutaj mogę dodać własny dźwięk. Jeśli sobie jakiś zaznaczę i otworzę, to pokazuje się u mnie przynajmniej wybierz inne pliki. Te pliki mają właściwości, których nie można odczytać, przez co nie możemy ich dodać. Jakie to są właściwości, co tu powoduje błąd, nie mam pojęcia. Próbowałem tworzyć pliki różnego typu, różnego rozmiaru, żeby się jakoś dostosować do tego programu, ale jak w większości przypadków, programy Microsoftu mają tak skonstruowane komunikaty o błędzie, że zupełnie niczego nie mówią i w żaden sposób nie pomagają w rozwiązaniu problemu, w związku z czym. Ja się w tym miejscu poddaję. Jeśli ktoś ma możliwość dodania własnego dźwięku i działa to w miarę poprawnie, to mamy do czynienia z bardzo prostym programem do tworzenia filmów na podstawie zdjęć. Cały program jest przystosowany do obsługi jednym palcem. Nie ma żadnych zaawansowanych opcji. Jest po prostu przystosowany do pracy na tablecie. A to, jak popularne są tablety Microsoftu, jak popularne są tablety z Windowsem, przekłada się bezpośrednio na jakość tego programu. Czyli nie możemy się po nim spodziewać zbyt wiele. Jedno, co można o nim powiedzieć, to że jest w każdym Windowsie i jeśli działa opcja dźwięku niestandardowego, to ktoś może... W jedno niedzielne popołudnie poświęcić godzinę na to, żeby zdjęcia jakoś poukładać i zrobić z tego, pro, tego prosty film. W trakcie przygotowywania materiału na temat tworzenia filmów ze zdjęć sprawdziłem kilka różnych opcji i trafiłem na trzy propozycje, które mogą być dobrymi alternatywami do programu zdjęcia, to jest program ShotCut, OpenShot i KDN Live. Tak wygląda program Shotcut. Tutaj mamy listę naszych zdjęć i dodajemy je na dole, na pasku, po kolei jedno po drugim. Ustawiamy w takiej kolejności, jak mają się pokazać, i tutaj mamy okno podglądu. Program OpenShot wygląda bardzo podobnie. Też mamy na dole pasek, na który po prostu trzeba wstawić kolejne zdjęcia w takiej kolejności, w jakiej mają się pokazać. I tutaj mamy okno podglądu i kilka opcji do edycji tego wszystkiego. I program Caden Live. Tak samo na dole linia w której musimy wstawić zdjęcia czy filmy w takiej kolejności w jakiej mają się pokazać. I tutaj mamy podgląd zdjęcia które zaznaczyliśmy a tu mamy podgląd całego projektu w momencie gdy się odtwarza. Wszystkie te programy mają bardzo podobny interfejs. Wynika to z tego, że jeśli możemy używać klawiatury i obu przycisków myszki, to jakby pewne elementy interfejsu, jeśli są ergonomiczne i przemyślane, to zazwyczaj wyglądają podobnie. Ale w tej chwili tym programom nie będę się przyglądał, bo każdy z nich zasługuje na osobny epizod. Dlatego postaram się. I o shotkucie, i o programie OpenShot i o programie KDN Live przygotować osobne filmy. To są dobre, bezpłatne, otwarto źródłowe edytory, w których można łączyć ze sobą zdjęcia i można łączyć filmy, bo to są de facto edytory filmów. Ale temu będziemy się przyglądać w osobnych materiałach. Także na tą chwilę to chyba tyle. Jeśli masz jakieś pytania, problemy lub pomysły, napisz w komentarzu pod filmem. No i cóż, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wrócisz. To cześć.